Cześć, witamy Was po kilkutygodniowej czy nawet kilkumiesięcznej nieobecności. Dziś ponownie jesteśmy w kościele świętego Idziego Winowrocław. W jakim celu? Otóż kontynuujemy badania. Dziś poszukiwaliśmy krypty albo krypt, w której może być pochowany Hubal. Przypomnę tylko, że w kwietniu ubiegłego roku, w kwietniu 2022 roku miała miejsce promocja tej oto książeczki, pod tytułem Tu spoczywa Hubal mojego autorstwa, gdzie przedstawiłem uzasadnienie, wyniki badań, na podstawie których twierdzę, że tu gdzieś spoczywa Hubal. Te dzisiejsze badania to kolejny krok, który przybliża nas, przepraszam, do wyjaśnienia, mam nadzieję, tej tajemnicy. Z nami jest archeolog pan Ryszard Cendrowski, który nadzoruje te dzisiejsze prace. Ja chciałem tylko powiedzieć, wyprzedzając to, co za chwileczkę tutaj pan archeolog powie, że dziś znaleźliśmy dwie krypty. Potwierdziło się, że oto w tym miejscu, gdzie stoimy, pod chórem. Jesteśmy pod chórem kościoła. Znajdują się dwie krypty. Zlokalizowaliśmy dwie krypty. Jedna, ta chyba najważniejsza, która nas dotyczy, jest w tym miejscu. Zobaczcie, te kreseczki poznaczone. Tak to wygląda. I co dalej? Panie archeologu, co zrobimy? Wystąpimy do Wojewódzkiego Konserwatora w Łodzi o prowadzenie dalszych badań, już inwazyjnych, żeby odsłonić i unaocznić. Nie tylko w sferze, powiedzmy, georadarowej, która jest troszkę inaczej, podchodzimy i archeolodzy, i fizycy, czy ludzie, osoby, które się zajmują badaniami fizycznymi i pomagają archeologii, ale już naocznić to, co zostało odkryte, jest może w sferze naukowej. A więc już, mam nadzieję, za kilka tygodni wszystko będzie jasne. Mam nadzieję, że uzyskamy te niezbędne zgody od księdza proboszcza, od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i że przystąpimy do tych prac. I mam nadzieję, że te kilka lat, 7 lat badań zakończy się powodzeniem. Trzymajcie za nas kciuki. Do zobaczenia.